Samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Leszek Stanek. Witaj, Leszku. Witam gorąco. Ciężko cię złapać, po prostu mijaliśmy się chyba przez tydzień. Najpierw choroba, później okazało się, że gdzieś masz rozjazdy, wyjazdy. Ty jesteś takim człowiekiem, tytanem energii, można powiedzieć. Ja nie potrafię siedzieć w miejscu, na miejscu. Musi się zawsze coś dziać, nawet jak planuję wakacje, to też zawsze aktywnie. A teraz jest taki okres, jaki jest. No, jest Azja Express, jest przygotowanie do kolejnego singla, więc bardzo dużo się dzieje i przyznam szczerze, że czekam na chwilę odpoczynku. No, większość widzów znacie teraz, przynajmniej ci, którzy dopiero poznali właściwie, z tego, że jesteś przyjacielem Izy Miko, ale ty przecież wiele projektów już masz za sobą, wiele projektów przed tobą. Co działo się za granicą właśnie podczas, nie wiem, nagrywania? Gdzieś jakieś inspiracje szukałeś podczas tych swoich podróży? Wiesz co, ja niby stosunkowo późno zacząłem podróżować, bo w wieku 19 lat, natomiast później bardzo intensywnie i przede wszystkim z teatrem. To mnie też zbliżyło do różnych kultur i też dzięki temu czerpię inspirację do swoich prac. Wyjazd, o którym zapewne myślisz, to jest mój wyjazd do Australii, do Australian Music Institute, 2 lata temu. Kiedy spędziłem rok właśnie w Instytucie Muzycznym i zacząłem pracę nad swoją płytą, nad swoim projektem muzycznym. Jest to mój powrót do korzeni, bo ja zacząłem od muzyki i od teatru muzycznego, natomiast cieszę się, że teraz właśnie jako już dorosły, dojrzały mężczyzna mogę się wypowiedzieć poprzez swoją muzykę. Jaka będzie ta płyta? Napisałem 8 piosenek na chwilę obecną. Oczywiście nie powiem, ile wywaliłem do kosza, prawda? No tak. Tyną błędów. I są rzeczy i po polsku, i po angielsku, ale przede wszystkim jest to tak zwane indie pop. To jest muzyka, gdzie jest bardzo dużo przestrzeni. Ja śpiewam w bardzo wąskiej tessiturze, czyli nie popisuję się głosem i gdzieś tam pracuję przede wszystkim opierając się na barwie, która mnie mega wkurza na co dzień, jak słyszę siebie. Natomiast w muzyce ona gdzieś się sprawdza, więc chyba powinienem bardziej śpiewać niż gadać. Znamy cię też z serialu Tancerze. Tam poznaliśmy twoją historię taneczną. Ty rozumiem, że potrafisz tańczyć i rozumiem, że sumiennie wykonujesz ten krok. Wiesz co, no ja już jestem tak zwanym tancerzem na emeryturze, bo to już są te czasy. Ja musiałem przestać tańczyć ze względu na poważną kontuzję. Natomiast no, taniec był moją miłością przez wiele lat i to był taniec współczesny, physical dance. Taki bardzo mocny, fajny męski ruch i też pozwalał mi się wypowiadać artystycznie, więc w momencie, kiedy zabrakło mi tego środka wyrazu, postanowiłem właśnie wrócić do muzyki. W międzyczasie była ta przygoda komercyjna, Tancerze, o których mówisz, i kilka innych seriali. I też nie do końca się potrafiłem odnaleźć w tym świecie show biznesu, bo tak ani nie wiedziałem, czy jestem choreografem, czy tancerzem, czy aktorem, no, czy aktorem scen muzycznych, wiesz. Trochę zwariowałem. Te blaski fleszy, czerwone dywany, to troszkę mnie przerastało. Te rauty, szampany i tak dalej, więc dlatego też postanowiłem w pewnym momencie uciec do Australii. Wyjechałem tam niby na miesiąc, zostałem rok, mogłem zostać jeszcze dłużej, no ale że kocham Polskę i nasz kraj i Polaków, to wróciłem po prostu tutaj. Samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. Co lepiej tak ci gra w duszy, jak tak patrzysz na swoje życie? Czy ten taniec, czy to aktorstwo, czy muzyka, czy śpiewanie, czy to wiesz, po prostu bycie na scenie też jest takim motorem energii? Ja wiem, że jakby w polska mentalność nie pozwala nam na pokazywanie swoich talentów z szerszej perspektywy jakby działania. Natomiast no, robię dużo rzeczy różnych, ale jakby one wszystkie się wiążą. To jest wszystko związane z moją artystyczną duszą. Natomiast no, ja bardzo miło wspominam czasy, kiedy pracowałem w teatrze tanecznym, teatru tańca współczesnego i za granicą, i w Stanach, i w Niemczech, i kiedy też sam robiłem swoje sztuki. To było coś dla mnie naprawdę niebywałego. Mogłem właśnie realizować siebie jako artysta. Teraz robię to pisząc muzykę i też realizując klipy, ponieważ nadal czuję się jako artysta performatywny i gdzieś te wszystkie swoje pomysły przerzucam na tą stronę muzyczną. No aktorstwo, no wiesz, aktorem dramatycznym, cholubkiem, to ja nigdy nie będę, ale też nie mam aspiracji takich, no aczkolwiek no też dobrze się czuję w tej przestrzeni.
I myślę, że też się sprawdzą. Uciekłaś jakiś czas temu od fleszy, od czerwonych dywanów. Teraz pojawiasz się coraz częściej za sprawą programu, który jest emitowany w telewizji Asia Express. Jak wspominasz ten program, tę przygodę taką, no dosyć, jak się patrzy na to w obrazku, to tam przeżywaliście hardcore czasami. To, co widz może widzieć, to jest 5% tego, co my tam przeżyliśmy. Ja bardzo żałuję, bo ja zawsze powtarzam, że nawet nie tyle o każdej parze, co o każdym z nas mogłaby powstać odrębna, inny sezon Asia Express. Naprawdę, bo po pierwsze mnóstwo ciekawych osobowości medialnych, po drugie przygoda niebywała. Ja tę przygodę przeżywałam będąc w Azji, teraz przeżywam ją po raz kolejny oglądając to, co się dzieje na szklanym ekranie i myślę, że będę ją jeszcze przeżywał bardzo długo po zakończeniu emisji, tak? Życzę każdemu takiej przygody naprawdę i sam wziąłbym udział jeszcze co najmniej z dwa razy. Czy nie masz problemu, żeby pojechać na taki survival gdzieś nawet prywatnie? Nie, wiesz co, ja prywatnie też, tak jak wspominałem wcześniej, że zacząłem bardzo wcześnie, późno podróżować, ale też z braku kasy, to wiadomo, że się podróżowało na autostopie, mając trzy konserwy. I jedną taką najbardziej zapamiętaną przez ciebie przygodę, takiej wyprawy twojej, może prywatnej nawet. Ja powiem może o pierwszej mojej wyprawie, to była wyprawa w Skandynawii, kiedy po prostu bez pieniędzy z moim przyjacielem z dzieciństwa podróżowaliśmy autostopem i promy mieliśmy na stopa zabrane i po prostu wszystko to, co się działo tam później, kiedy zbieraliśmy jagody, żeby zarobić pieniądze na jedzenie i na dalszą podróż, kiedy spaliśmy u obcych ludzi w szaletach publicznych, naprawdę, tylko tam standard szaletów publicznych to wiesz, hotel pięciogwiazdkowy swego czasu u nas w kraju. I wiesz, pod gołym niebem, gdzieś nawet pamiętam w restauracji przy stoliku, przy jednej kawie. Przygód było mnóstwo. W Europie wywieźli kiedyś nas panowie z Dalekiego Wschodu, gdzieś do lasu i rzeczywiście było niebezpiecznie, kiedy z przyjaciółką moją podróżowałem. Z tych przygód naprawdę mam co niemiara i myślę, że kiedyś chyba napiszę książkę, ale to mnie przygotowało właśnie do Asia Express i dzięki temu też byłem przygotowany na współpracę z tymi sytuacjami, które miały miejsce. W samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. Dość często pojawia się teraz właśnie na czerwonych dywanach, o których wspomniałeś wcześniej, że trochę uciekłeś od nich, ale teraz wracasz i też czujesz się chyba nieswojo. Mam takie wrażenie, jak patrzę na ciebie tam. To nawet nie chodzi o to, że czuję się nieswojo. Ja już, wiesz, 7 lat pracuję w szeroko pojętym show biznesie i tak jak mówię, różne etapy mam za sobą, natomiast teraz jest tak, wiesz co, ja myślę, że właśnie dlatego, że przeżyłem już tyle tych różnych rzeczy i byłem na wozie i pod wozem i tak dalej, i biegłem za wozem i ciągnąłem ten wóz, to myślę, że dzięki temu to nie chodzi o nieswoje poczucie sytuacji, tylko o to, że mam nabrałem takiego zdrowego dystansu. Bo ja wiem, że teraz, wiesz, my sobie tutaj siedzimy, gadamy, jestem na fali, bo jest program, ale zobaczymy, co będzie dalej. Wiesz, czy ja wykorzystam te pięć minut, czy ich nie wykorzystam. Też nie mam zamiaru wykorzystywać tego za wszelką cenę. Zobaczymy. Ja się bardzo cieszę, że mam sympatię widza. Też się cieszę z powodu wszystkich maili i sytuacji ulicznych, które mnie spotykają. Osobiście odpisuję na wszystkie maile i wiadomości. To nie jest tak, że jakiś tam sztab ludzi siedzi na twoim Facebookie. Zajmuje mi to naprawdę kilka godzin dziennie, ale robię to sam. Nawet miałem kilka propozycji, żeby ktoś to za mnie robił. Nie, no póki mogę, póki żyw, to będę to robił, dlatego że bardzo sobie cenię fakt, że ktoś zadaje sobie trud i pisze do mnie, a piszą do mnie bardzo często albo właściwie, bo gdzieś liczę, to mam 1% hejtu, chciałbym mieć nawet więcej, bo już wiesz, zaraz się pożegamy tą tęczą, ale wiesz, no bardzo sobie szanuję to, że ktoś zadaje sobie trud, ludzie mi piszą bardzo osobiste rzeczy, bardzo, bardzo ciepłe, więc nie wyobrażam sobie inaczej, jak po prostu odpisać przynajmniej kilka słów. Były już jakieś propozycje matrymonialne? Wiesz co, ja kiedyś myślę, że wydam taki klaser nawet z gołymi zdjęciami i z tymi propozycjami śmiesznymi i tak dalej, bo to też ma miejsce, natomiast ja nie reaguję na tego rodzaju sytuacje, wręcz przeciwnie, nawet muszę blokować niektóre osoby, ale traktuję to z przymrużeniem oka, bo jestem taki, wiesz, trochę żartowniś i tak dalej, ja mam dystans do siebie i do świata, więc wiesz, póki, nawet jak ktoś mnie obraża, to jest spoko, mnie najbardziej irytuje, jeżeli ktoś obraża osoby trzecie w mojej obecności. W samą porę. W
Samo porę. Zaprasza Marcin Kotyński. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Wiesz co, za 10 lat... To jest, wiesz co, ja z jednej strony myślę długofalowo, ale z drugiej strony, bo lubię projektować swoją przyszłość, jakby jestem wyznawcą pozytywnej afirmacji, pozytywnego myślenia. Chciałem być, wiesz, dobrym człowiekiem, w porządku, gościem, który ma coś do powiedzenia i to, co mówi, trafia do innych. I to jest zarówno w przestrzeni, wiesz, prywatnej, jak i tej zawodowej, muzycznej czy aktorskiej. Jakie masz marzenia, o czym marzysz? Wiesz co, z tymi marzeniami ja staram się nie marzyć, bo marzenia polegają na tym, żeby o nich marzyć, a nie realizować. Ja lubię realizować rzeczy, ja mam takie założenia. Chciałbym wydać płytę, to jest, mam nadzieję, w przestrzeni najbliższego roku, bo ten materiał już się zbliża ku końcowi. Chciałbym wydać płytę. Trasa koncertowa? Wiesz co, właśnie ja jestem taką, wiesz, skromną osobą, która nawet jest przerażona wielkimi salami i tłumem ludzi i mnie nie do końca kręci, wiesz, Opole, Sopot Hit Festival i tak dalej, natomiast kameralnie jak najbardziej, intymnie jak najbardziej. Ja napisałem kilka lat temu, bo tak jak mówiłem wcześniej, ja tworzę też teatr i mam kilka spektakli na swoim koncie i też przyznam szczerze, że nieskromnie nagród, aczkolwiek mam scenariusz teatralny, który też jest scenariuszem filmowym, który ja popełniłem kilka lat temu. I mam takie marzenie właśnie, a propos marzeń, to jednak są te marzenia. A widzisz, trzeba pomyśleć jednak, i odkopać. Tak, jednak i trzeba, wiesz, może dlatego o tym nie mówię, dlatego że my się boimy swoich marzeń i bardzo ci dziękuję za to zaproszenie, bo jednak się okazuje, że mam te marzenia i tym marzeniem jest zrealizowanie tego scenariusza dwutorowo, jako sztukę teatralną i jako film krótkometrażowy. Spełnienie marzeń i dobroci w życiu życzę. Dziękuję bardzo i wzajemnie pozdrawiam wszystkich.